Okej, tak. Moja Mario wsadza od razu do tego. Do Shinano. I od razu się cieszą. Armia stoi w ich mieście. Cieszą się! Dobra. Ashigaru. Jako garnizon. Tak, i co bym rozbudował? Co tu mam? Tak. Przydałby mi się jakiś ośrodek werbunkowy kolejny. A niech będzie szkoła szermierzy. Bo nie, ja będę miał przecież do kubą do tych, do katań i tak dalej. Nasz naginat i włóczni to plac ćwiczeń. Okej, gdzie moja wspaniała armia? Zdaj mi ją. Tutaj, iść dalej. No to chyba nie, nic zrozumiałem. Ci w ogóle stoją na wyniszczeniu. Ta mała armia tego. No, ale uderzyliśmy ich potężnie. Chyba nie wstaną. Oj, zdziwiłbyś. Ciągle nie wiemy, gdzie jest ich armia. No i tam. Dobra, nie wiem, czy ja podnosiłem podatki. Nie, nie podnosiłem. Nie wiem, dobra. I tak mam duże, więc mogę poczekać turę. Ty zajmujesz Kozukę, czy ja? Uuu, a gdzie jest Kozukę? Zapomniałem o ninja. Gdzie jest Kozukę? Tu. To ja zajmę. Ja idę na to. To pośpiesz. Armią Shinano pójdę i zajmę to. Tu mi się jeszcze katany kolejne werbują. Super. I tura do drogi włóczni, nice. Zrobię nawet tak. Anuluję werbunek. O. I poczekam, aż będę miał tą... te bonusy. Okej. Ruszaj od razu na Shimosa. Ja patrz, tutaj mają. Czekaj chwilę. Dobra. Dobra. Co? A, zostawiłem małą armię w Kai. Po co? Ja cię ochronię od północy, on tu nie wejdzie. Ale no właśnie, jak nie wejdzie, to zaatakuje mi... Musashi, właśnie idę do ochrony Musashi. Przy okazji przesunę armię na front. Tutaj moja druga armia złożona z Naginat i Katań już idzie. W naszych dokonaniach mówi się już w całej Japonii. Nasz daimyo jest na ustach wszystkich budzi. Aha. A na ustach wszystkich kropka. Budzi zarazem podziw i strach. Już wkrótce szogun podejmie stosowne działania przeciw nam. Musimy się na to przygotować. Spoko, zbieram kolejną armię w Omi i w Setsu. Jakby co to odpowiemy od razu. Czy sobie luknę tylko? Adwerbuję. A, cieszą się, kurde, wyswobodziłem ich, uradowani. Jaj, cieszymy się. Tak, trzy właśnie, oddziały chłopów. Ja tu mam tylko targ. I to jest niepokojące, to zbuduje.
Co mogę zbudować? Mogę zbudować. Nie będzie szkoła szermierzy. Dobra, oddaję ci ruch i liczę, że też teraz przejmiesz inicjatywę. Poszedłbym w dół, a boję się, że mnie zatkną wtedy od północy i odbiorą tę ziemię. O! Yuzuki chce sojusz wojskowy ze mną. Spoko. Jak mają ze mną, to nic dziwnego, jestem kurde. Tu 100. Nie sądzisz? Kliknąłem kont propozycji zamiast zgódź się. Już nie przyjęli? Nie, przyjęli. Wiesz, w Romie były takie wiksy, że jak się oni próbowali ci sojusz, ty wziąć kontr propozycję, to oni już nie chcieli o ciebie sojuszu. No. Oni to nie będą lepiej dla ciebie dobrzy, bo chciałem zauważyć, że mają mojego syna w niewoli. A już wiemy, gdzie jest armia. Widziałeś? Nie. Zaraz ci pokażę. Jeszcze tylko podwana. Tak. Kurde, zgubiłem się. Tu jest. Army mają tu. Wow! O kurwa. Co? O. Czekaj, to odwrócę. No, to potężę moje marmię. Trochę. Co tu mają jeszcze? Dobra, druga się tak potężna. Ta... A, w sumie... Nie, ta armia jest ich gówniana, bo ja mam naginaty i wiesz. No ich nie widzę, więc nie wiem. Oni mają... zaś ci powiem... 6 oddziałów kawalerii, 1 samurajów z katanami, 3 generałów, 3 oddziały samuraje z Yari, 3 oddziały Yari, Ashigaru i 3 oddziały, 4 oddziały łuczników Ashigaru, tylko że bardzo dobrze wyszkolonych już. To jest i główna arma. Zabij im dowódcę, tym ninjom. Ale mam chujowego ninja. Wątpię, żeby to coś dało. Dobra, czekaj. To zrób cokolwiek. Na mnie to? Tak. Ale możesz kurwa wejść mu do namiotu i zrobić klockę na poduszkę, ale zrób to. No, nie udała prowadzenia wersji. Dobra, wstraciłem koło tylko. Tu poproszę. To rusz się dalej na wojnę, nie zostawaj tam. Ruszyłem się. No to dobrze. To ma być błyskawiczna inwazja. Czekaj, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, mogę jeszcze dwa oddziały. Podaję. Mamy być jak gołąb. Szybcy jak jastrząb, niebezpieczni jak orł. Gifitura, gifitura. O, będzie fajt. Czy co? Dobra. Czekaj, mam coś do zrobienia jeszcze, zobaczę. No ja mogę podatki podwyższyć właśnie, bo moja armia wykańcza moją gospodarkę. Zwłaszcza, że jeszcze utrzymuję, zbieram garnizonowy w Setsu dla ochrony w razie ataku szoguna. Dobra. Łapaj tu. Fajnie, że jak odszedłem, to zatrzymałem ten stoper. Ile mnie nie było tak mniej więcej?
Nie wiem. 2 minuty? Nie wiem. Dobra. Najwyżej będzie krótszy odcinek. Chcesz Shimotsuke, czy ja zajmuję? Shimotsuke, ty sami. To jest po kolei. Dobra, to ja pójdę... Zadajmy Hitachi. To ja pójdę tak, na Kozuke, Himotsuke. Ty już będziesz Hitachi, a ja ruszę sobie na ten, na Honda, na Echigo. Tutaj. No a co, kurwa? Ty czy Hidy nie zająłeś, chciałbym zauważyć. No to do, na Hidę idzie jeszcze moja trzeba rozwalić ich główną armię. No to na Hidę idzie moja armia. Długa. Prowadzałem przez samego Daimyo. Dobra, kończ turę. Chwila. Właśnie podbijam Kazusa. A. Mówiłem, że jak zaatakuję w tym momencie, to nie sprowadzą tej armii z północy. Mogą uczynić ich wasalem. Chyba by się wkurwili, to może lepiej nie. Wątpię, że byliby wiernymi wasalami. O. Tak jak Hattori. No. Tak, zostań moim wasalem. Dobra, wysłałem ninja twojego syna. A, pogadam z Zanegoci. A którzy? Tęga, silny statek, bezwzględny. Fatalna reputacja. Oni są silni? Stracili w jednej turze 3 prowincje. Mogę podpisać z nimi pokój. Nie próbuj. Ja, bo jak wziąłem proponowanie pokoju, to wzięła, że oferta satysfakcjonująca. Czyli już się boją. Ale nie dziwię się. No. Ty byś się jeszcze przestraszył, jakby ci stanęły 4 pełne armie u granicy? A ty byś miał armię na drugiej stronie Japonii? Po drugiej stronie Japonii? No tylko ja takiej głupoty nie robię. Koiki, powiedziałem wojnę. Wow. Co chodzi? Zaatakowano słusznika. I Koiki mnie zaatakowało. No a kto by się spodziewał? Że się zaatakują? Zbyt dużą armią tam ci idą? Oj tam. Ale US Logi się dołączyło do nas, nieźle. No. Może być początek wspaniałej współpracy z mnichami. Co za debil? Oh. Co za debil? Dokują cię. Co za debil? Ma większą armię się manganizm misiami o tym nie atakuje miasta. Anega Kodzi, traktat pokojowy. Nie się wypcha. Nie, kontrpropozycja. 4000. Żądaj daniny. 4000. Nie, 3000. 4. Odrzucą moją propozycję. Szkoda. Tak to bym zapłacił 3000, które bym przeznaczył na rozbudowanie armii, go zaatakował dalej. Rosnące mi pokoje. Wszędzie mi rosną pokoje.
Teraz cię zaatakują. Shinano. Oj, wątpię. Nie, to masz drugą armię, powinno dojść. Tylko musi przejść przez to błoto. O, w końcu. Myślałeś. Nie ruszysz się na dalsze ekspansje. Dobra, nie chcę mi się tego rozgrywać. Nie miałeś wygrać, bez trudu. No, jak nie zaraz posiadą, będzie mi stracony. No, chcę. Oni to armię stracili. Pokojowa okupacja. Zdobyto prowincję, wiem. Dobra. Jak wróci ta armia, to nam nieźle wpierdoli. Ona ma głównie on ma sporo konnicy w tej armii. To tylko lepiej by było, gdybyś ty z nimi walczył, bo ty masz naginaty, a ja ich nie mam. Ja mam bardziej samuraje z mieczami. Ile będą się naprawiać naginaty? Trzy tury? Wow! Szybko. Od razu naprawimy. Szkołę? Co on daje? To jest mam szkołę. Dobra, tam nie wiem. Tak, podatki zmniejsza. No i teraz boli mnie brak tego syna, którego mi Hattori zajebało. Bo nie mam kto poprowadzić armię przeciwko Ikoiki. No a chyba swojego sprzedałem. Ale tak kto mi prowadzi. Ja zbawał mi tę armię. Nie tak. Dobra, tak. O, ta szybko podbije te ziemię tutaj i idę od razu na Iko. Tą armią zdajmy. Nie. No w ten sposób może ci się udać, ale przydała mi się twoja armia w walce z dobiciem Angekoji. Spoko, druga pójdzie na ten, na Shimotsukę zaraz, w następnej turze. Teraz na Hitachi pójdę. Chciałem sobie opanować teraz koją reformę podatkową, bo... Utrzymaję tak dużej armii, daję w kość moim finansom. U mnie gościa awansował, zarządca. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Napraw sobie giełdę ryżu w tym, w Kazuce. Wiem, ale nie stać mnie. Czy teraz już chyba stać, w tej chwili? Budowa. No, naprawię. Ile tur dojdziesz do Hitachi? O, no trochę mi to zajmie miasto. Oj, to dawaj szybko, to może zanim on ściągnie te armię, to my mu wszystkie miasta zabierzemy. No, że już idę w tej chwili, nie? Więc jak dojdę, to będzie okej. No, ja w tym czasie ruszę na ten. Sprawdź, czy oni mają wojnę z Ikoiki. Yeah. A Negakoji w sensie? Tak. Nie. To są ich sprzymierzeńcy. Szkoda. Też wiem, dlaczego Iko nas zaatakowało. No. Mam 8 nadwyżki żywności. Ja tylko 2.
Dobra. No ja w następnej turze już zajmę Hitachi. Spoko. Ja tam dojdę za... dwie tury. Mhm. Do Shimotsuka. To się pośpiesz, bo jak nie, to ja cię wyprzedzę. Potem dwie armie i jedna tam może pójść od razu do przodu. Tylko ona jest dość osłabiona, więc nie wiem, co poradzi. On będzie szedł do Shimotsuka też ze dwie tury przynajmniej. O, Shima już jedną umowę handlową. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Nawet przymierze z tobą chętnie podpiszę. Sojusz wojskowy. Ha, mam sojusz z Shimazu. Lol. Zamiast się zgodzić, się z nami przyszła kontrpropozycja. Zaraz wiem, sojusz zaproponowałem. A Shimazu ma prosto. Bo ma olbrzymie dochody z tych punktów handlowych, które ma bardzo blisko swoich ziem. Ty! Iko ma niezłą tą armię. Ma jedną pełną chorągę. No. Nie werbuje na Ginaty teraz masowo w tym, w Awarii. Ale nie ruszył się tam, tą główną armią. Boi się wrócić. Oj. Chętny do służby. Tak. Potrzebuję żołnierzy. Nawet cię mianuję na kogoś zaraz. Da się mianować? No są różne te stanowiska. 4 rola ilości, nice. Dobra, to mianuję cię... Tak, ty jesteś ministrem do spraw wojny, do zaopatrzenia. Cię mianuję? O, to ze wszystkich tam mianuję zaraz. I... Mojego daimyo mianuje daimyo. Trololo. I co się stało ze świetnością tego klanu? Gdzie są te problemy, które mieliśmy mieć w walce z nimi? Gdzie jest ich potęga? Przeminęła. Na razie się pod nami płaszczą, taka jest prawda. Za turę zajmuje Hida. A jak się sprawy mają z... Shimotsuka? Już tam idę. To pośpiesz się. I ten ninja, użyj go, spróbuj jeszcze raz, zamachnij się na życie. Kurczę! Bez jaj. Czy mnie? Nie. Kurczę. To za turę zajmę to. A ty. Niech traci wszystkie miasta, to ta armia mu zniknie. Tak. Teraz proszę się. To zajebista strategia. Kurde, do Eczu będę długo szedł, bo tu góry sobie muszę je okrążyć. Dobra. Dobra, kolejna tura. Kolejny meczukę mi awansował. Co jest? Kurde. Nie wiem, do czego oni służą. Awansują mi ostro. Może za jego pomocą przekupić wrogą armię. Weź przekup tamtą. Zwalczanie z szpiegów. Chociaż nie. Ej, słuchaj. On posłał tam do Yuzuki daimyo,
swojego syna i generała. No nigdy nie był mądry, ale okej. Dobra, ninjo, pokaż nam, co ci stać. Sabotuj bramę. No, nie wykonujemy w takie proste misje. Tylko po to, by go rozbijać. On już jest zbyt zajebisty. Dobra. Mój daimyo. Nice. No to zostały mu 3 miasta. Jak mi skoczył ten handel, jak to zająłem. To jest bogate. O kurwa. Właśnie, on teraz trochę portu. To może by z kimś wziąć sobie umowę handlową. Właśnie, jak ja zajmę Shimotsukę, to też mi skończy handel, bo będę miał bezpośrednie połączenie z tym, z Hattori. Znaczy z Yuzugi, co ja mówię. Hattori to już nie istnieje. No, z nimi to już mam umowę handlową. Dobra, jest datę. Co wezmę? Zgadzam się. Czemu nie? Czemu miałbyś się nie zgodzić, przyjacielu? Umowa handlowa? Spójrz, jak mój Daimo sobie siedzi na granicy. Cześć, chwilę. Równiutko. Dobra, już nie mam z kim. I 2500 na normalnych podatkach. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Odkułem się. LOL. Się rozgościł? No wiesz, to już jego właściwie. Tam kilka sekund zanim... żeby armia doszła. Dobra, co zrobić z tą moją jedną armią? Tą moją taką, można powiedzieć, główną, która już nie jest główna, bo straciła mnóstwo ludzi. Na zostawienie ich w miastach. Wysłać ci do pomocy, Ziko? Ło, wow, no możesz, możesz. Dobra, tam będą się kierować na Kozukę. Wsi w górę. Tylko możesz się skończyć karne do pomocy. Poszli do Shinano północy, bo ja zamierzam zaraz po zniszczeniu tego. Po zniszczeniu Anegatoi ruszyć od północy na Iko. Zresztą na Ginaty wziąłem i chłopów. Dobra, mogę iść. Powoli. Ty, ja to mam Hattori. Gdzie masz Hattori? No tam. No masz tu miasto. Zakładałem się nogi. No właśnie, więc jak to Iko może mnie zaatakować? A no. Co mi dają? Iko ma przemarsz wojsk z Szogunem? No ja mam wojnę z Szogunem. Co? Niech mają wojnę z Szogunem. Ojej. Źle się to na nich skończy. Nie, tak mi się wydaje. Bo ktoś miał, wiem. O, tratat pokojowy znowu chciał ode mnie. Dobra, propozycja. Zażądaj daniny. 3000 koku. Chcą? Nie. Więc i tak już nie żyją, więc. Rosnącej pokoje. Nie. Powiedziano wojnę. Chosokabe Otomo. Porus przestał iść z Miyoshi. Nas Iko mają wojnę z Szogunem? Tak. Mhm. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dla nich. Ha ha.
To będzie rzeź. Darą mi awansował, no?